Witam znowu, tu Pietra z gospodarstwa Slow Farm. I dzisiaj chciałbym pokazać Wam film z przygotowań budynku do reprodukcji i przechowywania ślimaków. Teren został przygotowany do następnego sezonu. Linie nawadniające, siatki ochronne zostały zdemontowane i cały teren został zaorany. Na wiosnę powstaną dwa nowe parki i zostanie postawiony drugi tunel, którego elementy tutaj widać. Zaraz po zbiorach zabrałem się za przygotowanie budynku do rozmnażania i przechowywania ślimaków. Sam budynek co prawda już stał, ale był to stan surowy, więc czekało mnie jeszcze sporo pracy. Zobaczmy teraz jej efekty. Pierwsze pomieszczenie to kotłownia. Nie ma co tutaj się zagłębiać w żadne szczegóły. Jest to piec podłączony w obiegu otwartym. Jako ogrzewanie wybrałem ogrzewanie podłogowe. Ze względu na brak grzejników w głównym pomieszczeniu, czyli nie będą korodować, jest to na pewno dużo wygodniejsze. Teraz następne pomieszczenie, sala główna, w której będą znajdować się stoły reprodukcyjne, kratki ściekowe, wentylacja, która powinna wymienić powietrze w ciągu kilku minut. Jest to wentylator o mocy 1800 m3 na godzinę. O takiej wymianie powietrza. Jako oświetlenie zastosowałem 6 lamp 2x36 W. I przejdźmy teraz do następnego pomieszczenia, w którym to znajduje się chłodnia, dodatkowe wyjście oraz regały na kubki lęgowe i pojemniki z jajeczkami. Zobaczmy teraz do chłodni. Używany agregat spełnia swoje zadanie, nie ma problemu. Po prawej stronie widzimy ślimaki, których jest więcej. Są to ślimaki, które zostały z poprzedniego sezonu. Nie były jeszcze w rozmiarze handlowym, więc trzeba będzie je trochę dotuczyć. I pójdą jako pierwsze do sprzedaży. A po drugiej stronie znajdują się reproduktory, które posłużą do zapoczątkowania stada na następny sezon. Do kontroli temperatury używam trzech termometrów. Jeden z nich, właśnie widzimy, jest umieszczony dość nisko nad ziemią, drugi jest za skrzynkami ze ślimakami i pokazuje temperaturę i wilgotność powietrza, którą można odczytać na zewnątrz chłodni. A trzeci to jest standardowy termometr kręciowy. Jak więc widać, było nad czym pracować. A to jeszcze nie koniec. Czeka mnie jeszcze malowanie, budowa regałów, stołów reprodukcyjnych. A cykl hodowlany rozpoczynamy w lutym, także nie ma zbyt wiele czasu.